Siema, jestem już w domku i ogólnie edytuję sobie film i mam prośbę. Uznajcie to, że to jest for fun. Nie robię tego na poważnie, nie jestem żadnym znawcą kebabów jak Książulo czy inni, których oglądacie. Ja po prostu robię to for fun, więc miłe oglądania i nie zdziwcie się, jak się rozjebał dźwięk, ponieważ to było ze streama i rozjebał się dźwięk. No co mam powiedzieć, jest desynchrozy ten wideo, a audio. No więc tak, miłego oglądania. I mam nadzieję, że kiedyś odwiedzicie Sewa albo Esnafa. Zobaczycie w odcinku czemu. Siema. Najpierw idziemy do Esnafa, potem idziemy do Sewy. Tu jest Sewa. A tu obok jest. No, Esnafik. Ty, ktoś robi na mnie rajd, co jest? Witam. O, ładne mięsko. Chyba nie widać mojego ryja. Kurwa. Gdzie znaleźć ten? O, gdzieś będzie. To są dwa sosiki. Czerwony to jest ostry, lewy, żółty to jest łagodny. No, widzieliśmy chwilę mięsko i zajebiste. Ładnie wygląda. Nie widziałem tego we Wrocławiu jeszcze, w sensie nie byłem na tym. O, proszę. Nie widziałem ogólnie lepszego mięsa we Wrocławiu, dlatego nie odwiedzam zbytnio kawałek. Jestem ciekawy, jak będzie smakował Freddo Tortilla z mix mięsem. Ale tu, ja nie wiem, czy nie jest tylko wołowina ogólnie, ale no cóż, nie wiem, czy w ogóle mnie słychać. Wiesz, że mnie słychać? O nie, właśnie. No, a o thank you. Dziękuję bardzo. Herbatki dostałem za darmo. Zajebiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale kurwa, anakonda. 32 zł. Anakonda. To jest tutaj wygląda. Kurwa, to jebana anakonda. Dobra, trzeba próbować. Air sosu ostrego trzeba nalać. Będę się ograniczał. You can take. Thank you. Another one? Okay, thank you. Drugą herbatkę dostałem, najwiście. Teraz. Najebałem trochę sosu. Jemy. Teraz damy trochę sos jest ostry. Ostry jest zajebiście ostry, fajny. Nie jest za ostry, nie jest za mało gorzej. Teraz mogę. Troszkowy. Dobra, to jest. Dziękuję. Troszkowy jest fajny, ale ostry jest o wiele lepszy. Biorę wiele więcej, go biorę i jest nawet dobry. Kurwa, kebab był zajebisty, powiem tak, we Wrocławiu nic nie jadłem lepszego. No i chuj, nie ma nawet porównania. Idę właśnie 30 metrów dalej, ponieważ jest Sewa kebab. Chcę go spróbować. Wezmę już mniejszy rozmiar, bo już nie dam rady wpierdolić tego całego. I tak się najadłem. No tu widzę, że jest kurczaczek i wołowinka. Więc no. Tak wygląda mięsko, to jest zajebiście, ale ogólnie to wygląda tak samo, będzie to samo raczej. No. Teraz idzie tak sobie jakoś. Nikogo nie widać? Chodź. Krzesło mi się rozwala. Krzesło mi się rozwala, nie? Dla mnie tam jest plus taki, że może wtedy wstawić. Ale coś. Nie wiem, czy to jest to baba. Gdzie żyje? Weź się tutaj za kebaba małego. To jest naprawdę dobra cena. Jestem tylko wielko, że tam mały. Jak będę ten, to... Zobaczmy. Nie, raczej ta sama cena. Jest obok siebie. To. Idę.
Dziękuję bardzo. Dobra, mamy mały problem. Ja nie wiem, jak to pierdolę. Ogólnie mamy problem. Jeżeli to jest mały, ja mam taką, a taką ty pierdolisz, to będzie problem. No tak. Tutaj się rozpierdoli trochę tortilla, no nic się nie stało. Próbujemy ostro, sosu ostrego. Kurwa. Ja pierdolę. Nie mogę do wyjścia. Mogę wrócić sosem. Jak się kupi. Ej, sos jest o wiele lepszy, ale zajebisty. Czyli może być mniej ten, cięższy, tak powiem. Węższy. Rozpierdolę mi się kebab. Shit. Nie ustawię, o, żeby nie było aż tak widać tych ludzi. Spróbuję ustawić, bo nie chcę, żeby było ich widać. Teraz już tylko próbuję. Naprawdę dobry sos, tostkowy. Chyba najgorszy, to mi się to rozpierdoliło. Całe mi się to rozpierdoliło. Nie, to tu jest o wiele lepsze. Znaczy, mi bardziej smakuje. Mi jest dla mnie lepsze. Muszę nagrać tą końcówkę, ponieważ całkowicie dźwięk mi się rozjebał. Więc ogólnie dla mnie lepszy był Sewa Kebab niż Esnaf, ze względu na to, iż ogólnie bardziej mi smakowało mięso, jak i sosy. I ogólnie pamiętajcie, to jest moja tylko subiektywna opinia, a więc wam może bardziej smakować albo Esnaf, albo Sewa. To jest po prostu zależne od... Więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia na kolejnych odcinkach, bo to ogólnie było ze streama. I do zobaczenia na kolejnych streamach lub odcinkach. Zapraszam na Twitcha Polakien i... Zostawcie suba albo łapkę w górę. Siema.